Pogorszył się stan 8-letniego Kamila z Częstochowy, nad którym znęcał się ojczym. Dziecko już ponad miesiąc temu trafiło do szpitala w Katowicach. 31 dzień i tak naprawdę ani przez moment stan chłopca nie był dobry. Cały czas jest to walka o życie. Choć miał już być z tej śpiączki wybudzany. Lekarze musieli zmienić plany, ponieważ stan 8-latka jest bardzo ciężki. U chłopca postępuje choroba oparzeniowa, ostra niewydolność oddechowa oraz ciężkie zatrucie całego organizmu. Wszystko to powoduje, że niezbędne było wdrożenie u chłopca zaawansowanego leczenia. Kamilek jest podłączony do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, wspomagającej krążenie i natleniającej krew. Kamil jest ofiarą przemocy domowej. Jego ojczym, Dawid B., znęcał się nad chłopcem. Bił go, przypalał papierosami, polewał wrzątkiem i zostawiał na rozgrzanym piecu. Mężczyzna jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Matka 8-latka Magdalena B. usłyszała zarzut narażania dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Zakwitły kasztany, a więc i maturzyści rozpoczęli pierwszą rundę egzaminów dojrzałości. Dziś musieli się zmierzyć z nową formułą matury z języka polskiego. Całkiem łatwo było. Myślałam, że będzie gorzej, nie było potopu, więc jest dobrze. Właśnie wydaje mi się, że tematy były bardzo przystępne dla maturzystów. No jeden był o sprzeczności w ludziach. To jest takie naturalne bardzo. Przyjemne były raczej. Było wesele na pewno, był plakat z wesela. I fragment wesela i trzeba było powiedzieć, czy relacje między inteligencją a chłopami były takie same i na plakacie i w tekście. Egzamin z języka polskiego trwał aż 240 minut. W tym czasie maturzyści musieli zmierzyć się z dwoma arkuszami egzaminacyjnymi, w tym z dłuższą formą pisemną na temat jednego z podanych zagadnień. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z poprzednich roczników mogli oni sami wybrać dzieła literackie, na jakich się oprą. Mi się, że ta formuła jest bardziej otwarta i przez to dla nich trochę bardziej przyjazna. Chociaż oczywiście jako egzamin oczywiście jest trudny, bo z kolei zwiększyła się liczba słów, ta forma pisemna musi być dłuższa w porównaniu z tymi, które były w ubiegłych latach, więc tych zmian trochę było. Bo w tym roku nie ma taryfy ulgowej związanej m.in. z pandemią COVID-19. Do serii egzaminów wróciła matura ustna m.in. z języka polskiego. Dla niektórych uczniów to całkowicie nowa sytuacja, z której również będą musieli wyjść zwycięsko. Typowy rocznik. Funkcjonuje w tym od lat. Oni są przygotowani już też do zdawania egzaminów, ponieważ zdawali już egzamin ósmoklasisty, więc wiedzą, czym się to je. No więc myślę, że też sobie poradzą, dadzą radę. Maraton maturalny rozpoczął się na dobre. Jutro egzamin z królowej nauk, czyli matematyki. Dzisiaj jest tu cicho i spokojnie. A już za dwa dni na polach marsowych w Parku Śląskim będzie się działo. Impreza urodzinowa telewizji TVS coraz bliżej. Z okazji jubileuszu powstał nawet specjalny utwór. W ciągu 10 dni powstała piosenka, 15 lat, wspólnie z Aleksandrem Woźniakiem, kompozytorem tego utworu. Stworzyliśmy właśnie coś, co zostanie na pewno na wiele, wiele lat w historii tej stacji, bo 15 lat to piękna rocznica, piękny jubileusz. Oczywiście piosenka jest na tyle uniwersalna, że za 5 lat możemy zaśpiewać to samo, tylko 20 lat. Premierowo piosenkę usłyszymy podczas koncertu na polach marsowych w Parku Śląskim. Na scenie nie zabraknie też innych znanych i lubianych wykonawców. Będziemy bawić się z widzami telewizji TVS i myślę sobie, że jak urodziny, no to również goście, mnóstwo gości i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie 6 maja. Jednak jeszcze przed koncertami, już od sobotniego popołudnia na gości czeka masa atrakcji. Godzina 12, wtedy zachęcamy, aby wszyscy pojawili się na polach marsowych, bo tam będzie ta godzinka z występami dla naszych najmłodszych milusińskich. A o godzinie 13 oficjalnie rozpoczynamy tę część dla już może trochę starszej publiczności, dla wszystkich fanów śląskiej muzyki, bo też postawiliśmy na tych artystów, z nich jesteśmy znani. Będziemy też dla Was nadawali z Parku Śląskiego na żywo. Od godziny 11 zaczynamy live'ować, jak to się ładnie mówi. Wejścia na żywo, wszystko to będziemy pokazywać, co dzieje się na polach marsowych. Także 7 wejść na żywo na nas czeka. Poza tym będą różne strefy i stoiska. Od leśników będzie się można dużo nauczyć i nawet dostać sadzonkę. Jak wyglądają różne rodzaje drewna, w jaki sposób można je wykorzystywać, do czego można je wykorzystywać i w jaki sposób odbudowujemy lasy,
po pozyskaniu dla człowieka surowca, jakim jest drewno. Na swoją strefę zaprasza również Akademia Śląska. W strefie zdrowia przygotowaliśmy między innymi bezpłatne badania. Będzie można wziąć udział w bezpłatnym badaniu EKG, dokonać pomiaru ciśnienia, pomiaru BMI. Już od jutra na polach marsowych powstawać będzie scena, na którą w sobotę o godzinie 17 wjedzie urodzinowy tort. Dojazdem i parkowaniem nie trzeba się martwić, bo z Katowic i Chorzowa będą kursowały specjalne tramwaje z logo TVS. Jedziemy? Tak, już gotowi? Tak. Na pewno nie jest to precyzyjne chirurgiczne cięcie, ale daje nadzieję na wymierną poprawę jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Zagłębia, zwłaszcza Sosnowca. To tu w miejskim szpitalu kosztem ponad 40 milionów złotych stworzono nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Jest to oddział, który wymaga bardzo dużo sprzętu i aparatury medycznej, jeden z najbardziej potrzebujących oddziałów. Łącznie aparatura medyczna, która została tam posadowiona, przekracza około 6 milionów kosztu. Oprócz aparatury RTG i USG wszystkie stanowiska do intensywnej terapii wyposażone są w respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne i aparaturę, która podtrzymuje i zastępuje pracę niewydolnych narządów, takich jak płuca czy nerki. Pozwala nam to rozszerzyć naszą działalność. Jesteśmy w stanie leczyć pacjentów w dużo cięższym stanie, jak również jesteśmy w stanie świadczyć usługi pacjentom, których operacje są na tyle rozległe, że mogą grozić powikłaniami narządowymi i tych pacjentów potem też możemy tutaj leczyć. To nie koniec zmian. W kwietniu do głównego budynku szpitala przeniesiony został oddział kardiochirurgii. Zmienił on swoją dotychczasową lokalizację z ulicy Szpitalnej w dzielnicy Zagórze, dzięki czemu znajduje się teraz w bezpośrednim sąsiedztwie innych szpitalnych oddziałów. To 17 miejsc dla pacjentów z zawałami serca i ostrymi zespołami wieńcowymi. To jest tak zwana złota godzina. Ona dziś się skraca. Dojazd tutaj jest świetny. To jest szpital w centrum Sosnowca. I dla pacjentów nie dość kompleksowość opieki, ale i czas dostępu do lekarza. Tak? Mamy 24 godziny dyżur hemodynamiczny w naszym szpitalu, więc w związku z tym lekarz jest całą dobę, to lekarz specjalista i lekarz kardiolog też hemodynamista. Dopełnieniem rozwoju szpitala miejskiego w Sosnowcu ma być oddział ratunkowy. Jednak na razie nie pada konkretna data jego utworzenia. Długi weekend dobiegł końca. Jedno jest pewne, na drogach nie było bezpiecznie, głównie ze względu na pijanych kierowców. Ponad 170 osób w województwie śląskim, które wcześniej spożywało alkohol, zatrzymali podczas majówki śląscy policjanci. Tegoroczna majówka przedłużona tak naprawdę, bo to 5 dni tygodniowych, 5 dni wolnych od pracy. Tutaj policjanci odnotowali ponad 500 zdarzeń, z czego 20 to wypadki drogowe, w których niestety ale ucierpiały osoby. No i 3 to tragiczne w skutkach, czyli 3 osoby zginęły, to w powiecie lublinieckim motocyklista, w powiecie mikołowskim kierujący samochodem, jak również pasażerka na terenie Mysłowic. Gdzie pijany mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wypadku zginęła 29-letnia kobieta, a jej 5-letnie dziecko z niegroźnymi obrażeniami trafiło do szpitala. Podejrzany 27-letni obywatel Ukrainy przebywa w areszcie, grozi mu nawet do 12 lat więzienia. To nie Egipt, a tym bardziej nie Nil był domem tego krokodyla, lecz jedna z prywatnych posesji w Sosnowcu. W sumie krokodyle były 2, tyle że jeden z nich, gdy pojawili się po anonimowym donosie policjanci, już nie żył. Podobnie jak 2 dzikie koty. Żywy krokodyl znajdował się w basenie znajdującym się w przybudówce garażu. Na miejscu policjanci wraz z prokuratorem wykonywali czynności, była również obecna straż pożarna. Pracownicy ZOO w naszej asyście odłowili krokodyla, a następnie przewieźli go do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Gdzie teraz ma dochodzić do zdrowia? Pracownicy ZOO zwracają uwagę, że zwierzę było przetrzymywane w warunkach, którym daleko było do tych, w jakich krokodyle nilowe powinny żyć. Samiec krokodyla nilowego prawdopodobnie żył w jednym basenie z truchłem samicy przez 6 tygodni. Teraz się czuję dobrze, bo ma taki typowy spa, jakbym powiedziała. Ma wyspę grzewczą, gdzie może ogrzać swoje ciało. Oprócz tego ma czysty basenik z podgrzewaną wodą. Co ciekawe, w sprawie nie jest prowadzone śledztwo, a dochodzenie. 54-latek, u którego znaleziono żywego krokodyla i truchła pozostałych zwierząt, na razie nie usłyszał zarzutów. Badamy, czy doszło do znęcania się nad tymi zwierzętami i ponadto, czy została złamana ustawa o ochronie przyrody, czyli inaczej mówiąc przechowywanie zwierząt z gatunku niebezpiecznych do życia i zdrowia ludzi. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, to może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Do sprawy wrócimy.